Widzowie, w dzisiejszym odcinku spróbujemy uciec z tego nieba i spróbować przedostać się na Palionowo. Dokładnie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Milki, jak zostawicie łapkę, to na pewno się uda, więc proszę widzowie, to wszystko zależy tak naprawdę od was. Zostawcie łapkę w górę, a mnie tutaj zmierza do mnie jakiś gościu. Ja nie wiem, czy to jest jakaś galaretka czy coś. Ja nawet nie mam strzału już, żeby, słuchajcie, go tutaj zaatakować, ponieważ pozbyłam się naprawdę wielu rzeczy. A to tylko po to, żeby zebrać jak najwięcej dirta, no i użyć go po prostu po to, aby... Excuse me, czy możesz przestać mnie uderzać, ponieważ ja tutaj prowadzę odcinek, dziękuję. No i żeby go użyć, żeby, słuchajcie, wybudować się na jak najwyższą wysokość po prostu, no i żeby z niej po prostu zeskoczyć. Taki jest przynajmniej plan i tak mi pisaliście w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, żebym tak po prostu zrobiła. I ja znalazłam, słuchajcie, w ogóle jeszcze tutaj jakąś wieżę. Ja nie wiem, o co z tym chodzi, ale chciałam jeszcze, słuchajcie, no tak, no żeby to było w miarę epickie, nie? Wiecie, o co chodzi, no nie zeskoczymy sobie tak po prostu od tak, więc postanowiłam, że pójdziemy do tej wieży i, słuchajcie, zeskoczymy z tej kurde mol wieży. Jasny gwint, prawie mnie to coś zrzuciło na sam dół. Ale oczywiście najpierw musimy się tam spróbować jakoś przedostać, ale na pewno damy radę z waszą pomocą i z pomocą waszych łapek. Także proszę widzowie, łapkujcie koniecznie, bo to się naprawdę bardzo przyda. No a my tam idziemy. No mam nadzieję, że mnie nic kurcze mol nie zepchnie, bo byłby mega turbo duży przypał. I ja mam nadzieję w ogóle, że ten pomysł jakby wasz zadziała. No i że jak faktycznie skoczę w tą otchłań, to przetransportuję się na Palionowo. Dobra, zaskoczymy, słuchajcie, już sobie tutaj, żeby nie marnować, prawda, jejku, bloków. Już myślałam, że tam zeskoczę i spadnę. Próbujemy, słuchajcie, iść tam na górę. Dobra, to mnie cały czas śledzi, no po prostu to jest takie cholerstwo, nie? Mega wkurzające, ale dobra, musimy się tam jeszcze jakoś... Dobra, czekajcie, bo tutaj chyba przecież możemy tędy przejść. Okej, okay, spróbujmy przynajmniej. Dobra, jest dobrze, tutaj są jakieś schodki faktycznie. No i co, jeszcze słuchajcie z takich fajnych informacji, no to Brelok mój jest na sklepie, także zachęcam do zakupu. I z okazji Dnia Dziecka są promocje na Palio Style, także możecie zerknąć jakie. No i co chciałam jeszcze powiedzieć, że nie jestem pewna, czy ten pomysł zadziała, ponieważ mam wrażenie, że to mamy dwie, słuchajcie, rzeczy do wyboru, nie? Albo faktycznie to zadziała i będziemy na Palionowie z powrotem i to wszystko to był jeden wielki, nie wiem... Nawet nie wiem, jak to, słuchajcie, nazwać, po prostu jakieś, nie wiem, sprawdzenie mnie. No albo umrzemy na zawsze, bo nie wiem. A w sumie, że się opcja, czyli nic się nie stanie i wrócimy tutaj z powrotem. A to by było bardzo niefajne i bym się bardzo, szczerze powiedziawszy, zawiodła. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj muszę zrobić sobie schodki, żeby przejść. Dobra, tu jakieś drzwi i w ogóle jest jakoś ciemno, tak mam wrażenie. Okej, okay, dziwne te drzwi. Aha, to jest jakiś rozwalony zamek, to jest jakaś skrzynka. Dużo enderperełek, jabłek, no szczerze to mi się w ogóle, słuchajcie, nie przyda, w sensie ja nawet tutaj, tu i teraz mogę to wszystko oddać, dlatego że poświęcamy się, tak, poświęcamy wszystko, no i spróbujemy jakoś, kurde, no wiecie, ogarnąć to. Ja też, słuchajcie, wyzbywam się tych rzeczy, żeby pokazać, że nie zależy mi na rzeczach materialnych tutaj i mam nadzieję, że to jakoś widzowie cokolwiek da. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj muszę... O! Dobra, to było niebezpieczne, prawie umarłam. No po prostu idziemy na górę, tak? Idziemy na górę tej wieży, to co się stanie, to jest wola nieba, a z nią się zawsze zgadzać trzeba. Proszę napisać w komentarzach, jakie to było lekturki, cytat. No a ja, słuchajcie, tutaj wychodzimy, tędy, dobre, są w ogóle jakieś rusztowania. Chciałoby się te rzeczy zabrać na Palionowo, ale czuję, że taki balast, słuchajcie, jest zbędny, to są zbędne rzeczy, których tutaj nie potrzebujemy. Dobra, czekajcie, lecimy dalej. Ja nie mogę, ale to jest wysoko. Jest wysoko, widzowie, strasznie. Dobra, czekajcie, bo musimy tutaj odbić. Okej, jakie to będzie mega epickie, naprawdę. Dobra, który to jest w ogóle poziom? To jest 154 poziom. Okej, that's crazy, naprawdę. Dobra, okej, wchodzimy jeszcze wyżej. Czy my damy radę wrócić na Palionowo stąd? Nie mam dla tego pojęcia. Ale jesteśmy strasznie wysoko, okej? Okej, okay, ja cię kręcę, ale wysoko, dobra, okej, okay, to jest najwyższy punkt, na jaki możemy się wdrapać. Więc teraz, widzowie, tylko i wyłącznie stawiamy klocki pod siebie i po prostu zaraz zeskoczymy i to przepotężnie. Ja nie wiem, jak to się skończy. Ej, serio, mam nadzieję, w ogóle tam jest jakiś dungeon, ale to jest nieważne, ponieważ odchodzimy stąd, przynajmniej taką mam nadzieję, widzowie. Trzymajcie mocno kciuki, dobra, słuchajcie, nie wiem, jak daleko możemy się wybudować, a już jesteśmy na 200 prawie levelu. That's crazy. Dobra, słuchajcie, w takim razie idziemy cały czas do góry.
Wow, całe to niebo tu, słuchajcie, stąd widać. Nie wiem, jak na wysoko musimy, słuchajcie, być, żeby na tyle szybko się rozpędzić, żeby przelecieć w dół i jakoś, słuchajcie, wyrwać się z tej otchłani całej. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle jeszcze możliwe, nie? Możliwe, że ja teraz zrobię największą głupotę i to jest ostatni odcinek na moim kanale. To jest bardzo możliwe, ale jeżeli tak jest, to jest ostatni odcinek na moim kanale, to was na co kocham. I to ja chciałam wam w zasadzie powiedzieć. No bo nic więcej, słuchajcie, nie potrzebuję wam przekazać, po prostu was kocham i bądźcie najlepsi. Po prostu bądźcie najlepsi i tyle. A i tak już jesteście. Dobra, okej. Wyżej się nie da, widzowie. Wyżej się nie da. To jest moja platforma, do której teraz muszę z niej skoczyć. Darąbiście, dobra, słuchajcie, pójdźmy może tak w prawo. Niech tak będzie, okej. Okej. No to teraz, słuchajcie, wyzbywamy się wszystkich oczywiście rzeczy. Budki też, Neptunowe. That's okay, that's fine. Jasny gwint, mam lęk wysokości, chcę się wymiotować normalnie, ale dobra. W takim razie, widzowie. Mam nadzieję, że to zadziała i jak tam skoczę, to jakimś sposobem znajdziemy się na Palionowie. Więc uwaga, robię wielki rozpęd. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę. Geronimo, widzowie, let's go! Uwaga, uwaga, uwaga! Czyżby... Okej? Moje... Mam... To było dziwne. To było bardzo dziwne. Skąd ja przyleciałam niby? Okej, to było... Widziałam Palionowo z góry. Czy ja przyleciałam przez ten blok? Dobra, to było... Tutaj skoczyłam. Okej, dobra, czekajcie, nie ma tych głów. Czy ja teraz będę... będę mogła stąd wyjść? Czyżby? Ej, serio? Dobra, widzowie, jest szansa. Jest szansa na to, że autentycznie jesteśmy już na Palionowie. Proszę, 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 błagam, błagam, widzowie! Palionowo. Szczerze... Jestem sobą i bardzo mnie to cieszy. Okej, dobra, widzę, że już się coś zmieniło na tym Palionowie. Ja płaczę... Płaczę z oczu krwią. Mam czerwone ręce. Wiecie co? Nie myślmy teraz o tym. Pójdźmy po prostu do naszego domku. To będzie, słuchajcie, chyba najlepsze, co to jest za Sharkerbox, dobra, mega weird. Muszę coś w ogóle zjeść, ponieważ jestem strasznie głodna, nie mam dosłownie żadnego jedzenia. Ta przygoda była dziwna i w ogóle bardzo dziwne było to doświadczenie, w sensie ja nie rozumiem, czy to była jakaś próba, czy to był jakiś test, czy to była jakaś zabawa. W zasadzie, słuchajcie, z tego co pamiętam, to ten potwór lubi się bawić, w sensie z ludźmi. A, jest to chore i cieszę się, że mam, słuchajcie, z powrotem swoje itemy. Ja nie wiem, czy to był, może to był sen po prostu wszystko i to jest całkiem możliwe, że to był sen. Ja myślę, że to jest naprawdę duża możliwość, fajnie, że nawet nie mogę biegać. A, w każdym razie ten sen nie był zbyt ciekawy. Czemu tutaj są jakieś ślady krwi? Ślady krwi i krew na około mojego domu i są otwarte drzwi. Co jest? Okej, to jest akurat dziwne. To jest bardzo dziwne. Okej, dlaczego te ślady krwi tutaj na górę prowadzą? Nie. Co? Ej, nie wierzę w to. To jest duch łapki. Łapko? Łapko? Ej, aż mi się chce płakać. Jak mam to? Mogę to... O co chodzi? O co chodzi? Wow. Nie wiem, przepraszam, widzowie, że ja tak milczę, ale... Ja po prostu nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Nie spodziewałam się tego, że ten potwór naprawdę jest w stanie pociągnąć... Ja nie rozumiem, tutaj pisze coś o prawach natury, a zabija mi kota. Naprawdę? I kto tu jest i kto tu jest potworem? Ja? Ludzie? Czy ten potwór, który... Okej. That's okej. On ma przerąbane teraz. Mówiąc naprawdę, naprawdę grzecznie i elegancko, on ma przerąbane. Uwierzcie mi. Jeszcze muszę zobaczyć ten mój pomnik, o co tutaj chodzi.
Bo nie wiem, czy on jest dotknięty w jakiś sposób, czy coś. Coś jest, jeszcze ta krew się wlewa do grobu? Ej, ja pierniczę, dobra. What is going on? Ten potwór to jest jakaś totalna przesada, nie? I to nawet, ja naprawdę, ja nie żartuję teraz, że ten potwór ma przerąbane. Jak ja go tylko znajdę, to on nie żyje, naprawdę. A jeżeli jest to Yeti i za tym Yeti stoi, to gościu po prostu ma wylot spalionowa od razu. Ej, serio, jestem tak zła, jest i tak przykro. No, kto tak robi, widzowie, nie? Jakby, czajcie, o co chodzi? Kto tak po prostu robi? No, najprościej w świecie, nie wiem nawet... Będzie mi tak brakować teraz. Czemu my? Czemu zawsze na palionowie się takie rzeczy muszą dziać? Jakby ja tego w ogóle nie rozumiem, nie? Pełno krwi w ogóle znowu na oko mojego domu jest. Okej. Ja naprawdę mam dosyć. Chciałabym, widzowie, jeszcze jedną rzecz sprawdzić. I wiecie co, myślicie, że się boję? Ani trochę się nie boję. Chciałabym jeszcze raz popłynąć do tego całego miejsca, tej bogini wody, whatever, nie wiem. Po prostu chcę tam, widzowie, popłynąć i coś zobaczyć, widzowie, i coś po prostu zobaczyć, jak tam wygląda sprawa. I wiem, że to teoretycznie jest głupie, ale uwierzcie mi, że ja po prostu się już nie boję dosłownie niczego, ponieważ... To, co się stało, to mnie tak zaprawiło w boju, że bym się bała na miejscu tej całej bogini wody o swoje życie. I to nawet nie jest żart. Ja po prostu... zabiję ją. Naprawdę. I z całymi wszystkimi członkami palionowa. Mam nadzieję, że to się stanie. Dobra, widzowie, idziemy tam do tej całej jej bazy, whatever, nie wiem jak to nazwać. Zaraz tam, widzowie, będziemy. I zobaczymy, co, słuchajcie, będzie miała na swoje usprawiedliwienie. Jestem ciekawa, czy tam coś to po prostu zmieniło. Nie wiem, ja już drugi raz nawet w żadną wpadkę nie wpadnę. Spokojnie, widzowie, spokojnie. Pełen luz. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. Hasło tam było 0000, z tego co pamiętam, więc wiecie, na spokojnie wszystko. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery. Wchodzimy. O kurde, ej, ja jestem na zielono i Lolo jest za zielono. Na czerwono jest jeszcze Yeti, Szybson i Palion. Tak nie było, słuchajcie, Lolo i ja byliśmy na czerwono. No nie wiem, co to znaczy dalej, ale dobra. Tutaj gdzieś było właśnie zejście, także zobaczmy, czy tutaj cokolwiek jest. Tutaj widzę, że nie zmieniło się nic tak naprawdę. Dalej tutaj to jest? Dalej. A ciekawe, kurde, ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Mega ciekawe. Wiecie co, ja tutaj zaczekam sobie na nią. Nie ma sprawy, ja po prostu sobie na nią zaczekam. I jestem ciekawa, co zrobi, aż ja, jak ona tutaj przyjdzie. I ja jestem po prostu ciekawa, nie? Ona nie ma szans żadnych. Wiecie co jeszcze sobie zrobię? Ta, ukradnę od niej te całe hełmy wszystkie, to co ona tam ma, proszę bardzo. Tu miała jeszcze jakąś tiarę, więc uwaga, uwaga, biorę sobie ją po prostu, tak będę wyglądać i zobaczymy, co teraz ta cała bogini wody zrobi. Ma przerąbane.